Cześć, jestem Niko. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego użyłem ostatnio frazy na temat tego pada DualSense Edge'a, że jest padem pay to win. Zapraszam. Dobrze, na sam start przyjrzyjmy się temu, że mamy cztery profile do wyboru. Każdy może być personalizowany i pod każdą grę możemy sobie wybrać inny profil. Dobra, pierwsza rzecz, którą możemy ustawić sobie w swoim własnym profilu, to jest niestandardowe ustawienia przycisków. Każdy z tych przycisków możemy sobie ustawić jako każdy inny przycisk, czyli X-a możemy zamienić z kółkiem, X-a z trójkątem, nawet trigger możemy sobie z czymkolwiek zamienić, nie ma żadnego problemu. Idziemy dalej. Czułość i martwa strefa drążka, tak? No dobrze, to teraz znowu na przykładzie. Wybieramy sobie lewy drążek i mamy kilka, że tak powiem, różnych trybów do wyboru, tak, krzywe czułości. Ustawiłem sobie, że tam powyżej, powiedzmy, wychylenia gałki 15% jest już to uznawane jako maksymalne wychylenie gałki, tak, dzięki temu biegam szybciej, po prostu. Możemy też martwą strefę sobie ustawić, tak, że jeśli gra, dana gra nie ma martwej strefy albo coś tam nie działa tak jak powinno, to możemy sobie to zrobić po prostu w padzie i wtedy nie ma żadnego problemu. A często, powiem wam, są gry, które nie mają aż tyle możliwości wyboru ustawień, jeśli chodzi o strzelanie i tak dalej. Moim przykładem jest tu Far Cry, gdzie mnie bardzo irytowało, że nie mogę sobie ustawić tak wszystkich ustawień przycelowania i tak dalej, tak jakbym chciał, tak żeby mi się dobrze strzelało, bo mi brakowało po prostu tam ustawień. Prawa gałka, no to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, ale znowu, musicie to uważać, no bo jeśli w Warzone macie też inną krzywą czułości, plus ta krzywa czułości, to możecie się niestety pogubić. Także ja to zrobiłem przez przypadek, coś mi tam totalnie nie grało i teraz sobie wróciłem do domyślnego, no bo skoro już w tamtej grze już sobie ustawiłem jakąś krzywą czułości, gdzie ona już rozpoznaje, to plus ta krzywa czułości to jest już przekombinowane. I zostają nam jeszcze triggery. To też jest fajne. Jak widzicie tutaj, nie dość, że mam ograniczenie, czyli na najpłytsze ustawienie zrobione, czyli maksymalne u mnie wychylenie jest no praktycznie malutkie, widzicie? Mógłbym na najgłębszym, jest duża różnica, tak? Czyli w grach wyścigowych sobie ustawiam na głębokie, bo jest ważne, żeby manipulować gazem, ale w grach typu strzelaniny, właśnie znowu Call of Duty, no to tutaj u mnie jest czas reakcji najważniejszy, tak? Znowu, możemy sobie ustawić też martwą strefę, czyli od jakiego procentu wciśnięcia danego triggera będzie nam tutaj wychwytywać, tak? Bo może coś macie nie tak, czy palce wam się trzęsą, czy przez przypadek potraficie nacisnąć tam leciutko i wystrzelacie, no to możecie sobie ustawić właśnie też, od jakiego punktu będzie wam wychwytywać. No i czyli do jakiego punktu? No i tu już mamy już takie ustawienia czysto. No, możemy tutaj chyba w każdym padzie te wibracje sobie wyłączyć i te efekty trigger tak samo. A dlaczego to jest pad pay to win? No, najważniejsze jest to, że okej, dostajecie tego pada, on jest trochę fajniejszy i tak dalej. I możecie sobie te gałki wymieniać, no i spoko, ale czy to jest warte swojej ceny? To już musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, ale rzeczą pay to win to jest ta aplikacja w konsoli. Ta, która pozwala wam przypisywać wszystko. Ta, która potrafi, no, dzięki której te wszystkie funkcje możecie sobie ustawić, te krzywe czułości i tak dalej. To jest rzecz pay to win, co jest najśmieszniejsze. Taka aplikacja powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od tego, jakiego ma pada. Ale no, widzicie, no, Sony akurat postanowiła to zrobić tak, żeby udostępnić to tym, co mają oryginalnego pada Pro, tak? Czyli w tym przypadku tego Edge'a od PlayStation. No bo teraz kupujecie sobie Scuffa, no to Scuff to jest taki przerobiony, jest firma, która przerabia sama pady podstawowe, tak? Tam je ulepsza i tak dalej.
No ale nie będziecie mieli tej aplikacji. Chyba, że idzie to jakoś skakować, to nie wiem, ale nie będziecie mieli tej aplikacji. Możecie sobie kupić tam Razera też, tego nowego. I też tam ma on ileś tam przewag nad zwykłym padem, ale znowu też nie będziecie mieli tej aplikacji. Tam już, jeśli będą przyciski, na przykład kółko, i coś wam nie gra z tym kółkiem, chcielibyście mieć to gdzie indziej, żeby kółko było wciskane na kwadracie. Wiecie, o co chodzi, zamieszane przyciski. To już tego tam nie zrobicie. A tutaj możecie sobie wszystko zrobić, wybrać sobie profil, nie ma żadnego problemu. Jeszcze za pośrednictwem tych tutaj właśnie przycisków, oprócz tych wybierania profili, to jeszcze możecie sobie ustawić, no tam wiecie, imprezowe rzeczy, czyli głośność i tak dalej. No, to jest mniej potrzebne, ale zawsze jest. Jedyny minus, to myślałem, że te przyciski będzie można też jeszcze sobie pod coś przypisać, wiecie, bo ja rozumiem, bo żeby odpalić tą całą konsolkę, to musicie przytrzymać to, plus jeszcze tutaj przycisk Options i wtedy wam się odpala ta sama cała konsola. Przy normalnym wciśnięciu, no to tam na dłuższy czas plus X czy kółko czy cokolwiek, no to wybieracie sobie tam jeden spośród waszych profili. No ale myślałem, że jeszcze zwykłe wciśnięcie też będę mógł sobie tu coś przypisać. No, według mnie to jest trochę niewykorzystana opcja, ale może jeszcze to dodadzą, no bo skoro tutaj większość rzeczy jest software'owych, to dlaczego by nie? Mogłaby wejść aktualizacja, która dodaje wam jeszcze większe opcje i by było miło. No nic, poczekamy, zobaczymy. No i podsumowując, według mnie jest to kontroler pay to win.